Cześć i czołem moje kochane jednorożce, witam was w tym odcinku na moim kanale. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję i dzwoneczek. 1700 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z tej serii, ponieważ widzę, że bardzo wam się podoba. A dzisiaj zobaczymy, czy osoba, która już troszeczkę gra na Movistar Planet, pomoże osobie początkującej i odpowie jej na parę pytań związanych z Movistar Planet. A jeżeli masz pomysł na eksperyment społeczny, to koniecznie daj znać o tym poniżej w komentarzu, a może to właśnie twój pomysł zrealizuje w kolejnym filmie. Więc nie przedłużając dłużej, intro z glitchem i zaczynamy nasz film. Oczywiście login i hasło znajdziecie w środku filmu, więc oglądajcie uważnie, ponieważ krąg jest do oddania, jak zawsze. Weszłam do czatu, gdzie jest dość dużo osób i na początku spytamy się, na czym w ogóle Movistar Planet polega. Jesteśmy tutaj nowi i czy wytłumaczą mi gracze, na czym polega Movistar Planet? Powiem wam, że na razie brak odzewu. To bardzo interesujące. Czas spróbować drugi raz. Rozmawiają pomiędzy sobą, więc miło by było, jakby ktoś odpisał. No i nadal nic. Kłócą się, wyzywają, zgłaszają. Nie wiem nawet co. Szukają chłopaka, dziewczyny. Nie wnikam. Może wejdźmy sobie na czat i będziemy pisali takie wiadomości w wiadomościach prywatnych, bo wtedy wydaje mi się, że szybciej ktoś odpisze. Weźmy sobie na przykład tą osobę. Zapytałam się, czy może wytłumaczyć, o co chodzi w grze, więc zobaczymy, czy będzie miła i odpisze. Będę się starała brać osoby z większym levelem. Dzięki. Tak, mogę. O, jak miło. Więc czekamy, co napisze. Tutaj mamy osobę z VIP-em, więc zapytajmy jej się może, jak kupić VIP. Gotowe. Boże, jak to dziecinnie wygląda. I zapytałam się, co to jest graf. Co chciałabym wiedzieć? No, w sumie wszystko. Cześć, Ola. Mam nadzieję, że po moim imieniu nie szczai, że to ja. Micha. Co byśmy jej się mogli zapytać? Tym razem zapytałam się, gdzie robi się dla innej osoby look. Tu robi się filmy, artbooki, looki. One są w mieście filmów. Powiem, że nawet tłumaczysz. Oraz możemy grać w gry. Mam pomysł na następną wiadomość. Na czym polega gra zwariowane karty? Kupić zwierzaka, odbierać prezenty dniowe. Prezenty dniowe? A, chyba te, które wyskakują na głównej stronie. Jak grasz na laptopie, to możesz skorzystać z samouczka. Skoro już jej się tak zapytałam, to napiszmy wiadomość. Więc teraz, jak zrobić dla kogoś luka? Wchodzisz na tego gościa profil i dajesz luki i tam masz napisane. Tutaj od razu też napiszę wiadomość. Trzy pozostałe osoby jeszcze mi nie odpisały. Ciekawe, czy odpiszą. Też tak sądzę. Ok, adasz prezent z Chloe. O nie. Ja mam jeszcze tyle rzeczy z live'ów do rozdania. Zaloguję się na Chloe i dam grafa. W międzyczasie napiszemy do kolejnej osoby. Dałabym ci prezent z listy, ale naprawdę nie chcę mieć limitu, bo mam tak dużo rzeczy do rozdania. Teraz pytam o ubierz się. Okej, więc tutaj daję grafa. I uwaga, jak grać w zwariowane karty? Dajesz jakąś odpowiedź tak, aby pasowała, na przykład najbardziej szalony. To wtedy dajesz jakąś odpowiedź. No i oczywiście wysyłamy wiadomość. Wejdźmy sobie może teraz do kawiarni i może tym razem napiszmy do chłopaka. Teraz zapytałam się, jak łatwo wbić level na Movistar Planet. A więc teraz tłumaczę wam grę Ubierz się. Hej, pewnie. Zaraz ci napiszę, jak się w to gra. Masz napisane na przykład ubierz się jak królowa. A ty masz za zadanie wybrać ciuchy, które ci się pokazały. I ubrać się podobnie do królowej. Dziękujemy bardzo za odpowiedź i napisałam wiadomość. O, jeszcze dopisała, a jak ty jesteś jurorem, to wybierasz, kto ubrał się najpodobniej do tego. Tak, to ja. To może teraz napiszmy do jakiegoś VIP-a, jak dać pozdro i że niedługo będę VIP-em. To trochę dziwnie brzmi, ale może odpiszę. Mam nadzieję. Do kolejnej osoby napiszemy, co to są dripy, a do kolejnej napiszemy, co to jest piksel. Także cię pozdrawiam, różowy dalmatyńczyk. Dalmatuńczyk, przepraszam, 777. Uwaga, teraz wszyscy dowiedzą się, jak łatwo wbić level na Movistar Planet. Oglądać filmy, prosić o grafy, o pozdra też. Tylko teraz problem w tym, kto da pozdro, a kto nie. Kto da grafa, a kto nie. No i wiadomość napisana. Piękna reakcja. No spoko. A teraz jak dać pozdro? Wchodzisz w zakupy, później sklep Diamond i masz tam, jest właśnie specjalne pozdrowienie. Kosztuje ono 15 diamentów. Mam nadzieję, że pomogłam. Jak coś, to pytaj. Bardzo miła osóbka, pozdrawiam. A więc co to jest piksel? To bluzka droższa od drip. 55 Starcoins.
Dziękujemy za odpowiedź. Jeszcze ta osoba napisała, widziałaś u niektórych takie lejące się ubrania i chodzi tutaj właśnie o dripa, ale nie odpisała mi jeszcze... O, odpisała, że tak. Wysyłam wiadomość. Ja także Cię pozdrawiam. Na 10 pytanych osób odpowiedziało mi 8, więc jest całkiem. Powiedziałabym, że wręcz świetnie, porównując inne odcinki. Przy takim świetnym wyniku myślę, że możemy zakończyć ten odcinek, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dał mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu oraz osoby, które dał mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie, który będzie już w poniedziałek o 18:30. Cześć! I first kiss had me so high.